Witam na was w kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla. Właśnie z tym oko w oko z niedźwiedziem, który na szczęście polegnie. Ale co z pokarata. Chcieliśmy danej początkowej lokacji w Reykjavikę i chcemy tutaj zdobyć maksymalnie możliwą ilość dobra. Myślę, że jednak wypadałoby wzbogacić Eivora i przygotować go do dalszych przygotowań. Nie wiem, czy chciałbym z tobą Bajeka, ale może kwestia tego, że robimy pod rząd Origins i Valhalla. Jak dobrze wiecie, seria z Origins, bardzo zapraszam serdecznie. No, trochę u nas trwa, ma prawie 150, jak i 160 odcinków. Także może to się wzięło po prostu stąd. Dobrze, tymczasem zbliżamy się do tajemnicy chyba. To powinno być bliżej, niech mi tak będzie. Którą sobie najpierw wykonamy. I kto wie, może to będzie powiązane ze skarbem. Może tak, może nie. Tutaj są jakieś zabudowania. Więc prawdopodobnie będzie tam pewna pula skarbów do zgadnięcia. Jak ci mogę pomóc, wędrowcze? Which y'all? He has been taken by bandits! Come quickly! A y'all taken by bandits! If you are as brave as you appear, you will come! You will be well rewarded! No to rzeczywiście jest tak trochę dramat, ale mam nadzieję, że on nie jest jeden z tych bandytów. Bo zdarza się tak, że... Do they not want a ransom? Że po prostu ktoś może chcieć nas pakować na minę i myślę, czy ten chrodak... We are near! Nie jest. Go on, they are up ahead. Nie jest jednym z nich. You know where they are. You lead. Fine, follow me. Mhm. On jest jednym z tych bandytów. Jestem szybko pewien po tej ulicy dialogowej, jak on właśnie powiedział. Że oni są naprzód. Norway belongs to the Norse. Chociaż czyżbym się pomylił? Czyżby? Mam jednego mniej. Ja on się kuli, kurczę, on jest jednak niewinny. Okej, okay, jeszcze zimieszek jakiś. Dobra, ten jest zabity. Skorzystajmy. Teraz twoja kolej. On jest nasz. I co, i to? To wszystko? Więcej ich matka nie miała? Dobra, to przeszukane. Okej, mów o co tu chodzi. This pathetic gamble has cost them their lives. They threatened to kill me if I did not help. So to save your life, you led others to their death. Our village was burned by Kjotve the Cruel. We had to flee to the forest. Those who survived grew mean and desperate. Olaf, one of the men you killed, said we had to fight for our land. But he only wanted to kill for silver. There was no need for this fight. Kjotve is dead by my hand. I have lifted his boot from your neck. Olaf, you lifeless fool! You almost murdered our rescuer! Your second mistake was choosing me as your prey. That was not a mistake. You looked like a good fighter. I was hoping you would kill or weaken Olaf so I could escape. You are young and still foolish, so I will spare you your life. But cross me again, or harm anyone I cherish, and you will join your friends in Helheimer's foul forests. You will never see me again. I will be a white rabbit in the snow. No oby. Ale słuchajcie, dużo się nie pomyliłem, że gościu jest... Ponieważ to skoro nas już zaprowadził, to... Dobrze, skorzystajmy z okazji i pójdźmy po prostu tutaj. Daleko nie ma. I to, że chyba nasza płotka tu nawet na nas czeka. To są dwa konie, nie wiem, która to płotka, a która nie. A tego pójdziemy z marszu. Okej. Znajdźka jest... O, świetnie, kolejny niedźwiedź. Znajdźka jest nieopodal. Więc tak ją sobie skadniemy. Tylko najpierw mam tu pewnego misia do utłuczenia. Nie, szkoda tego się.
ślicznie. Jest taka bezpieczna dzięki Eivorowi. I tutaj w sumie bardzo dobrze, że Eivor wspomniał to, że Kiotwa nie żyje. Czyli widać, że no ci zagubieni głupcy po prostu o tym nie wiedzieli i chcieli po prostu popełniać błędne decyzje. Od czego Eivor ich już tak na dobre uwolnił. Dobrze, a tymczasem na górę. A tak trochę szybciej, Eivor. Tak delikatnie, delikatnie, proszę cię. Zbierzemy sobie tutejszy skarb, czy prawdopodobnie kolejną skrzynkę. No proszę. Jak w końcu ciśnięta. Kolejny trup przeszukany, dobra. Czyli tak, teraz chcemy iść tutaj. Do Hervik. Więc zejdźmy stąd może. I będziemy korzystali z płotki. Dobra. Zasiadaj jej. I galopem. To myślę, że okazało, że to jest samiec konia, a nie samica. A to będzie wojsiłek. Jestem na cześć konia Eskela. Oczywiście z Wiedźmina i Kiet Wiedźmińskich. Dobra, nie świeci, już nas nie będą atakować. Ponieważ jesteśmy zbliżeni cywilizacji, a ogólnie niedźwiedzie cywilizacja raczej ze sobą nie przypadają, ale niedźwiedzie mają do siebie to, że chcą tą cywilizację lepiej poznać, więc co jakiś czas się zapuszczają w pobliże domostw i trochę tam mogą na to stawiać, ale tu jest raczej nie powiem, prawdopodobnie twórcy im postawili taką granicę, że do zabudowań po prostu mnie nie przyjdą. Więc skorzystajmy z tego, że to będzie trochę łatwiej. I weźmy może tutaj. O proszę, ty masz magatko w sobie. To mnie oddaj. A ty, to poszło szybko. Twoja kolej. Kolejny przyszedł. Skąd nie. Dobra, gdzie jest to zejście? Aha. No ten, po prostu zejdziemy. Łatwiej się nie da. Jest skrzynka. Łuk rewersyjny, idealnie. Mamy coś nowego. Ja go sobie ustawię. I to jest łuk zapieszczy. Zobaczymy już łuk z każdego rodzaju. I tam. Okej, może nie będziemy tutaj bawić się w snajpera. Tak to zostawimy. Ten oksy przetestujemy gdzie indziej. To oznaczone. Masa pułapkę, Eivor. Ślicznie. O proszę, i się pakował. Dobra, czy to już wszyscy? Czy ktoś jeszcze może ma ochotę? Mam nadzieję, że już wszyscy. A jednak jeszcze nie wszyscy. Okej, to jest już na wysokości do zebrania. Wow, fajny patent. Tylko tak, my tutaj nie wskoczymy. Dobra, teraz celują. Mhm.
Stąd. No i to mi się podoba. Jedna strzała, jedno zabójstwo. A podeszliśmy się troszeczkę. I... O, jednak nam radę, Eivor. Nie przypuszczałem, że sobie poradzi, ale... Zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Tak, gdzie jest ta druga znajdźka? Gdzieś tam tu jeszcze widziałem oznaczenia. I są, i również tu jeszcze powinniśmy się udać przez dalej Regiafylkę. Wstawmy go. Dobra, tędy wejdź. Po tym łańcuchu może dać radę. Ej, bo jak to jest? Że coś skomplikowanego ładnie zrobisz, takie banały, jednak radę sobie nie dasz. Jak to jest z tobą? Powiedz z tymi. A teraz skakuj. I teraz tędy. Witam. Kurczę, myślałem, że go zdążymy zdjąć. No, ciebie w temacie. Teraz szynka wzięta. Strzały uzupełnione. I teraz... Po opal tak właściwie, tylko to zostało. Opal jest w tą stronę, więc do wody. No, prawie wyszło. Prawie wyszło. I zgadniamy to, co za chwilę będzie nasze. To jeszcze chciałbym awansować Eivora w spokoju, ale widzę, że całkiem znów napierają. Wiem, że to nie ma znaczenia. Po prostu nie chciałbym tego robić, rzucając się razu w wid walki. O, to było ładne. Dobra, to wzięte. I to jest już tutaj. Zastoczył minimalnie. Tylko gdzie? Tutaj, przy kamieniu. Fajnie, mamy to. To teraz może pójdziemy tu po prostu. A tam jest na początek. Tu już widzę, że tego nie zdążymy zrobić w tym odcinku, a szkoda. Bo bardzo się staramy. Aczkolwiek nie ma tego złego, co sobie by nie wyszło. Dobra, umiejętności poziom 90 w końcu. Czemu ten poziom już rekomendowany najsłabszych zalotów. I zobaczmy. Silny atak. Topór brodaty. Ciekawe. Adrenalina i tutaj wyziew. Tutaj skryty atak. I lega kruka. No to mamy zwycięzcę. Albo i nie, bo to trzeba pójść chyba odtąd. Więc cofnijmy to. Tędy trzeba. I tutaj. A tak, jestem teraz też nie? Wszystko skupione. Chyba chowa zwłoki. To co to od góry jednak? To jest zdolność i lekka tarcza. I działania w ukryciu. Ale czekajcie. A bo tędy trzeba. Ok, teraz zatuj to w tym układzie i pójdziemy sobie na czerwoną wrogą umiejętności. Ataku wręcz. Zostaje pół do ogłuszenia. Perfekcyjny atak. Brzmi ciekawie. Może normański topór weźmiemy. Czemu by nie? Proszę, jest sadia z łuku. To nam się na pewno przyda. Teraz wiesz sobie trochę tego żarcia, jak tutaj coś będzie. Bo ogólnie będziemy chcieli trochę sobie sił zagenerować. Tu nic nie ma. Czy załamy naszych?
turn to ice if I stay here. To nasi czy nie? Stakuj. Okej, jednak przepłynęli. A po co przepłynęli? Pajsniec. Przepłynęli tylko po to. Nie, nie będę przestawać. Idealnie. I teraz płotka. Więc nasze płotkowe, siłkowe stworzenie. Chodź do mnie, koniku. To jednak trochę stromo, ale... da radę płotek. To jestem przekonany. Czego odbija tak w bok, czasami się zastanawiam. Kurczę, powiem wam, że nie wiem, o co chodzi, ale... ważne, że jesteśmy już coraz bliżej. Tutaj też ten Lasiglas, słuchajcie, to jest właśnie domena Norwegii i lasów, że jako, że jest skojarzone właśnie z zimnem. A to w zimnie lepiej rosną drzewa i glasy niż liście, ale tylko to wygląda jak wygląda. Też nie oszukujmy się, w takich temperaturach, przynajmniej w mojej opinii, raczej jest ciężko coś wyhodować. Ale Norwegowie dają radę. A czy Eivor stąd jest? Okej, czyli słuchajcie, no nieświadomie zafundowaliśmy Eivorowi drogę do domu, pełną sentymentów. O kurczę. Tak liczę, że twórcy naprawdę się popiszą i że te komentarze Eivora po pierwsze się pojawią, po drugie, że to będzie jakieś no, trochę bardziej rozbudowane miejsce. Bo to aż się prosi, a póki co odwrót gry mam wręcz doskonały. I mam nadzieję, że w ten sposób tego nie sknocą, że tutaj no... Eivor powie tylko tyle, że to kiedyś był jego dom i to wszystko. When father first showed me this passage, I was so excited. I won every game of hide and fetch after that. Nie, coś tam Eivor wspomina jednak, na całe szczęście. Pociągnijmy to. I patrzcie, zamknął tą Eivor tutaj za przeszkodę. Bajek, prawdopodobnie by z tym dalej leciał. W garści. Hacksilver. Gems. Precious things. How did Kjotve's dogs miss this? Bo nie szukali uważnie. Czyli zobaczcie, no kurczę, powrót do domu i jednak troszkę nas to doposaży w grubszy mieszek. I to jest niestety tylko tyle, co twórcy przygotowali dla nas. A szkoda, bo tutaj naprawdę można było się pokusić o motyw jak z Mass Effectu 2. W jednym z zastrzeżeń udajemy się na miejsce katastrofy i możemy odszukać nieśmiertelniki wszystkich okrad po prostu po to, żeby później je zwrócić rodzinom. I jeżeli się też nie mylę, bo w Mass Effect 2 grałem dawno temu i nieprawda już, to tam były chyba cutscenki pokazujące osoby, które po prostu też poległy, więc... czasem jest oczywiście przy miejscu katastrofy. Ale nie jestem pewien. Jestem pewien, że takie cutscenki na pewno gdzieś były. Chyba w Mass Effect 3, które pokazywały nam dość istotne osoby, które z jakiegoś powodu po prostu no nie przetrwały do końca. I nie zobaczyły, co tam się koniec końców zadziało. Dobra, zsiadamy. Gdzie jest ekipa? A, tam sobie stoją, tam musimy się w tym kącie przepłynąć. Już współczuję Eivorowi, ale po prostu no musimy. Znaczy musimy, nie ma innego wyjścia jak widzę.
Ja wam powiem, że mi w tych temperaturach mi naprawdę mocno zaszkodziło. Ja po prostu tak nienawidzę zimna, że teraz by chyba mi już wszystko zamarzało. Dosłownie. Ja tymczasem Eivor przedzielnie do przodu. Jako się porusza, to jego ciało wytwarza ciepło, więc nie jest tak źle. Ale też jakoś szczególnie dobrze nie jest. Jesteśmy już niemal na brzegu, tu już te głazy nas niemal ratują. Wysnosicie palca. Właśnie Eivor. Zobaczcie, jak mu płaszcz nieco przymarzł. Może jakoś nie wiadomo jak, ale no widać, że troszkę się jego wygląd różni. Proszę, opuszczona chata, ciekawe czyja. Okej, to mamy podejście. This is not a natural quiet. It's as if a curse has befallen this place. A już że klątwa, Eivor. Czarno widzisz. Ty pesymisto. Ornir, Dimir. Wonder where they've gone. No nie wiadomo. Może jeszcze znajdziemy. Zamknięta skrzynia, kurczę. Szkoda, że tego nie można zniszczyć z broni dystansowej lub w ogóle z jakiejś innej, bo to by nie było takie w sumie nierzeczywiste. Ymir was killed. Ymir zginął. Okej, czyli musimy poszukać wilków. No i to mnie tak trochę smuci, bo one mogą być wszędzie. A po prostu już nie musimy mieć tyle szczęścia, żeby dać sobie radę i je znaleźć. Ale to chyba coś przegapiliśmy jeszcze. Chciało się spotkać co podwójna poświata. Kurczę, szkoda. Ale tu jest jakaś tajemnica jeszcze. Może to będzie ważne. Bo tutaj ewidentnie ja nic nie widzę. Cast about this land, my friend. Tam są surowce jakieś. Tam też surowce. Ojojoj. No to się wpakowaliśmy, moi drodzy. A co mówi mapka? Właśnie tutaj mi może o to miejsce chodzi właśnie. Może to będzie ta watacha wilków, może będzie coś, czego potrzebujemy, żeby ten węgiel zdobyć. Wiem, że to jest niedużo, że to jest... Wiesz co, możesz sobie to odpuścić. Ale po prostu chcę wam wszystko pokazać. I też to nawet dla siebie, bo jak już wspomniałem jakiś czas temu w odcinku, po prostu nie wiem kiedy będę mógł w przyszłości znowu usiąść do ogrania gier, które przeszedłem już dla was na YouTubie albo na Twitchu. A teraz chcę tutaj wynieść z tych krytów możliwie jak najwięcej. Czy mi na nim ikonka klucza mignęła? Niestety nie. Ale gdyby to puścić skan profilaktycznie, to i tak niczego nie wykaże. Okej, co tu się dzieje? Co to za posągi? Czy ktoś tu jest? A, tu są grzybki. No dobra. Poczytajmy sobie. Pierwsza brama, druga do Frey, trzecia do Galdsheim. Aha. No, w sumie fajnie. I tu, i jeszcze tutaj nieciekawie. Dobra. How strange. A tam dziwnie, wiem, że przywykłeś. Obserwuj znaki. Jaki tu jest znak? Są cztery bramy. I obserwujemy. W okolice to się nic ciekawego nie dzieje. No to co samo, to tam podobi błędu? Zobaczmy po kolei może.
Czyli to nie tutaj. A to może tu? Jakiś kamień leży. Może o kamienie właśnie chodzi. Nie, nie o kamienie chodzi. Ja tu tych znaków nie widzę, moi drodzy. Ale trudno się mówi. Dobra, to jest czwarta brama. A to jest piąta jeszcze, chyba. Mam nadzieję, że czego nie powielam. Okej. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć. Ale to jest jakiś posąg. I to mnie chyba cofnęło, a czy zaraz wejdziemy? Kurczę. Masz, o co chodzi? O to, gdzie te kurkile są. Poczekajmy jeszcze chwilę. Tu wejdźmy. Jak to byliśmy, to byliśmy. Jakie to będziemy i zobaczymy. Kurczę, nie rozumiem tego. Nie ma sama co żadnych znaków, jeszcze znowu ich nie dostrzegam. Więc sami to musimy zrobić. Dajcie chwilę na namysł. To sobie spojrzę, jak to rozwiązać, ale powiem wam, że nie jestem to tak troszkę bez pomysłu. Bo to się właściwie nic nie dzieje. Popatrzmy sobie, czy zobaczmy tę notkę, może ona ma jakieś znaczenie. Tak niekoniecznie, czy znaczenie jakieś pewno ma, tylko nie dostrzegam tego, jakie to jest znaczenie. Pierwsza nawiedzia do Trutheimu, druga do Folkwangu, a trzecia do Glatzheim. Dobra, zamknijmy to. Tylko jakie to są znaki? Kurczę. Słuchajcie, jak gdyby się pokierować według tego, co te postacie trzymają w ręku, znaczy, gdyby najpierw odnaleźć ten posąg starczą, czyli tu jakby biec na początku. Teraz, co ty masz? To za bardzo nic nie masz, jesteś po prostu kobietą. Czyli posąg kobiety do znalezienia. To nie ten. To ten. I na końcu ten był chyba. Podobieństwo jest, więc tu biegnijmy, ale czy on coś ma jeszcze tutaj w ręku? Nie, tak po prostu trzymał miecz. Dobra. Wejdźmy. To mi nic nie dało, ale a jednak. And has traveled far, will learn the scope of mankind's nature and discover common sense. Okej, czyli udało się, moi drodzy, słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za uwagę. W tym odcinku to będzie wszystko. Słuchajcie, w kolejnym wrócimy sobie tutaj po ten węgiel. Ja tu się trochę jeszcze porozmawiam i może uda mi się dociec do tego, jak to powinno być zrobione.
No i co? To sobie dokończymy robienie regiafylkę, pójdziemy jeszcze po te opale. Czemu by nie? I będziemy się do Anglii wracać, a tymczasem dla was zatrzymajcie się, pa pa.